wszystkim, dzisiaj robimy sobie typy, jeśli chodzi o walkę Fame MMA. Na pewno wiele osób tak naprawdę interesuje się tą walką. Ogromne zainteresowanie na konferencji prasowej było praktycznie 200 tysięcy ludzi. Absolutny rekord, jeśli chodzi o Polskę. Na streamie 201 chyba i pół tysiąca, tak mówił tutaj Boxdel. Zrobimy sobie takie typy, tak? No ciężko tak naprawdę powiedzieć to cokolwiek typować, no bo to są amatorzy, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to Zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, jakże w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No, zacznijmy tutaj od walki. E, przedstawię wam kartę walk. Zacznijmy od walki wieczoru, a więc i samo kontra Zirzej Palasait. E, no, ciekawe, tak naprawdę zestawienie. Trzeba powiedzieć sobie wprost, że i samo ma doświadczenie e, sportowe czy zawodnicze. Nie wiem, co on dokładnie trenował, zapasy w dzieciństwie, e, czy tam w monosie, był nastolatkiem, czy judo. W każdym razie miał jakiś po prostu kontakt tutaj ze sztukami walki. E, tak można powiedzieć. Nawet występował chyba na jakiś turniejach, później to porzucił. Natomiast Ziyżej Palace tak naprawdę w tym zestawieniu, i samo lepiej się prezentuje pod względem fizycznym, tak? większy rozstaw ramion, tutaj większa waga. No, nie zawsze ma waga po prostu znaczenie w oktagonie. E, natomiast rzeczywiście jakby fizycznie oceniając e, ma przewagę, tak. E, I samo ma przewagę doświadczenia sportowego, będąc e, tak w dzieciństwie, z Palasaj z tego co się orientuje to trenował w dzieciństwie piłkę nożną, e, gdzieś tam amatorsko. Natomiast tutaj trzeba pamiętać, że to jest walka w oktagonie, tak. Może wyjść nawet e, Conor McGregor z, z i samo i samo może go pokonać. Jedna nieuwaź, nieuważna tak Naprawdę ruch, cios, i praktycznie e, przeciwnik leży na deskach, tak? To nie jest box, to też jest różnica, w boxie troszeczkę łatwiej jest, natomiast tutaj to jest naprawdę ciężki e, kawałek chleba. Natomiast i samo ma dużą przewagę, szybka, szybkie myślenie, tutaj tak, bystrość, taka i przebiegłość. To może by się skutkować zwycięstwem. Zobaczymy. Nie ma tak naprawdę jednego tutaj faworyta. Wiem, że wszyscy piszą na internecie i samo rozwali z Palasajda, Palasaj, Palasajd, już nie dasz rady, i tak dalej, ale to jest Oktagon, tak? Wielu było takich, zapewniało, że zwycięży i tak dalej, a później się okazywało, że tak nie jest w praktyce, tak? tutaj wystarczy, że wyjdzie. Źle i samo dostanie jeden cios prosty i leży. No, widzieliśmy, co było chociażby między Danielem Magikalem a, Gicalem, a nie, nie, tutaj e, rafonixem Czyli to mamy pierwszą walkę: więc Szymon Kasprzyk i samo kontra D D DJ Palaside. Niektórzy mówią DJ Paukerson i tak dalej. W każdym razie Daniel Pawlak. Wa następna walka to jest Dawid Malczyński kontra Amadeusz Roślik-Ferrari. E, tak No to jest też ciekawa walka, ponieważ ci zawodnicy wcześniej bo już walczyli, więc mają doświadczenie, co prawda występują, yy, walczą jako amatorzy, ale mają doświadczenie, ponieważ wcześniej już występowali. Natomiast ciężko tak naprawdę ocenić, tak, yy, tutaj z tego jakby yy, patrząc na, na, na przekaz, który jest, to Maczyński więcej poświęca, rzeczywiście trenuje bardzo intensywnie na siłowni, na sali yy, Ferrari, no ja muszę powiedzieć, że osobiście go widziałem kilka razy na YouTube znaczy osobiście, no, e, gdzieś tam po prostu e, YouTube'a przeglądałem, on robi streamy no nie wiem czy tutaj wykorzystuje w 100% swój czas być może zakłada że potrzebuje mniej czasu do tego żeby się przygotować żeby zawalczyć na pewno jeśli chodzi o Ferrari to nie będzie taki przeciwnik jak był na przykład tutaj e, Bystrzak tak to jest zupełnie inny przy, by, by, przeciwnik no i tu można też powiedzieć że kolejna ciekawa walka walka wieczoru a mianowicie Marta Linkiewicz linki master kontra e, Monika Godleska Esmeralda e, tak e, tutaj będą o tym walczyć jest to swego rodzaju nowość kobiety będą walczyć ze sobą, tego wcześniej nie było. Ciekawa dosyć sytuacja. Jest, muszę powiedzieć tak, Esmeralda na konferencji prasowej powiedziała, że one nie będą się chwytać za włosy, nie będzie wcale sobie po prostu wydrapywanie oczu i tak dalej, tylko będą starały się walczyć profesjonalnie. No zobaczymy, na ile ten profesjonalizm rzeczywiście wyjdzie w klatce. Ja muszę powiedzieć, że kobiety są bardziej okrutne, tak, bardziej przebiegłe, jeśli chodzi o walkę, niż mężczyźni, tak. Więc to może się okazać być, może być to tak naprawdę walka wieczoru, tak? To może się okazać być walką wieczoru. No zobaczymy, tak? Dużo mówienia, dużo poplania. Jak to wyjdzie w praktyce, to zobaczymy. Kolejna walka to jest Piotr Wiczak, a więc bonus BGC kontra Szymon Wrzesień, taksi złotówa. Tutaj właśnie ta walka będzie, bonus będzie walczył z taksi złotówą. No taksi złotówa bardzo dużo tak naprawdę schudł przez te treningi. To można było zobaczyć na konferencji prasowej ale jak oni będą wyglądać w praktyce, to zobaczymy. Bonus BGC ma przewagę rzeczywiście, że wcześniej już walczył, tak, niby tam amatorski i tak dalej, ale zawsze już spróbował tego chleba, wie jak to wygląda, natomiast Zotuwa gdzieś dopiero będzie, e, będzie po prostu tutaj e, walczył, tak, no ale Zotuwa może po prostu e, zwyciężyć, tak, może się okazać, że będzie tutaj, e, może tutaj być taki tak naprawdę czarny koń, tak, w tych zawodów. Ja bym obstawiał na zwycięstwo jednak taksi złotuwy. Następnie mamy walkę Filip Marcinek, Filipek kontra Patryk Karaś Ryba. No tutaj tak naprawdę nie wiadomo, czego można się spodziewać. Wiemy, że oni mieli spinę jakby wcześniej. Filipek znany jest tak ze swoich po prostu tutaj freestyle'ów freestyle. natomiast jak to będzie wyglądało w oktagonie, to już jest zupełnie inna sytuacja, tak? Eee, zobaczymy, czy rzeczywiście ta pyskówka, eee, to jak są mocne i w gębie przełoży się na walkę. Mimo wszystko w tym zestawieniu ja bym postawił tutaj na Filipka, tak, taki by był mój typ. Ale tak jak mówię, to jest wszystko nieprzewidywalne. Ciężko powiedzieć, też trzeba pamiętać, że będą pewne niespodzianki. Potem mamy Dawid Ambroziak, Ambro kontra Kasjusz Życiński, Don Casio.

To jest też ciekawa sytuacja. Pokazywali tutaj swoje treningi. No, tutaj z tych par, które przedstawiałem, jeśli chodzi o walkę, no to wydaje się, że oni dosyć profesjonalnie, tak jeśli można powiedzieć, no to są amatorzy, ale w dosyć profesjonalny sposób przygotowują, mają treningi, intensywność i tak dalej. Ja bym tutaj postawił na zwycięstwo Ambro. Możecie napisać w komentarzach, jak wy obstawiacie. Potem mamy Krystian Wicza, Krycha kontra Bartek Brzezien. Ziński ruby. Krycha już miał wcześniej zawalczyć, ostatecznie tam nie zawalczył, chyba miał po prostu przegrodę nosową złamano, czy coś takiego przestawiono? w każdym razie nie zawalczył na fame MM2, teraz ostatecznie zobaczymy jego walkę. No i zobaczymy, tak? Czy rzeczywiście tutaj krycha zwycięży. Ja bym postawił na krychę, bo jednak krycha, jeśli popat popatrzy się na jego media społecznościowe, otacza się w tym środowisku sportowym, tak, w, w, jeśli chodzi o o treningi tutaj, no to trzeba powiedzieć, że tutaj będą praktycznie zawodnicy z dwóch klubów na dobrą sprawę z Poznania, z Ankosu, e, tak, Ankos Luboń i Czerwony Smok z Maltyna w Poznaniu, Jezioro Maltańskie. E, no te praktycznie kluby w dużym stopniu przygotują zawodników do walki, tak, te dwa właśnie kluby. Potem mamy walkę Łukasz Langowski-Boy Flash kontra Marcin Wójcik-Mnik e, Terminator. Tutaj bym postawił w tej walce na zwycięstwo mnicha Terminatora, ale jak wystawiam tylko ze względu na warunki fizyczne, tak? Tylko ze względu na przewagę, jak to będzie wyglądało w, w, w klasce. No to już ciężko jest mi powiedzieć. Natomiast ja bym postawił tutaj na micha Terminatora. Potem mamy Kamil Hasan, Hasan, a więc kontra Maksymilian. Wiewiórka, Wiewiór, tak? To zestawienie. Tutaj bym postawił na zwycięstwo jednak Wiewióra. Uważam, że Maksymilian Wiewiórka zwycięży w tej walce z Hasanem. Ale tak jak powiedziałem, to jest wszystko nieprzewidywalne. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Gala będzie miała miejsce w ogóle 30 marca, tak? Będzie można kupić, już teraz można kupić koncerty. To jest Atlas Arena w Łodzi oraz Pay -per View. Muszę powiedzieć, że wcześniejsze gali, w gale wykupowałem tak, nie byłem osobiście, kupiłem w systemie Pay Per View i naprawdę, tam chyba 20 zł płaciłem, nie, 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 to nie jest to, że ja reklamuję, czy zachęcam i tak dalej, tylko mówię z własnego doświadczenia, kupiłem i myślę, że to, się, to są opłacalne pieniądze, tak, to są dobrze wydane pieniądze, bo naprawdę można zobaczyć wiele e, tutaj tych walk, e, ludzi, których znamy z YouTube'a, ale też po prostu są celebryci, tak, też jest tam studio, no, tutaj występy gwiazd, zobaczcie sobie, ile ludzi, będzie Loża Szyderców, Palis Pratynow, Ksajo, komentatorzy, Adbuster, Trypson, a więc Adbuster, który wcześniej przecież walczył na wm MMA 2 MMA2. Trypson też przecież kojarzony ze sztukami walki. Viproom, Adam Z, Adam Zdrykowski, Jaderka, No Błoński, Body, Krajszczuk, strzapi, Mnóstwo, mnóstwo praktycznie ludzi tutaj. Lure, Low King, Low King, ta Claudia Stec, Kifi. Ludzie, którzy są, Mateusz Spisiński, którzy są znani z YouTube'a. Oni będą, no Stifler, no mnóstwo, mnóstwo praktycznie ludzi, także z dupy, a więc Maciej Dąbrowski, te wszystkie osoby praktycznie możemy zobaczyć, możemy zobaczyć tak, jak oglądać ze znajomymi w domu i na żywo w Atas Arenie, chyba pay per view jeszcze nie ma, nie, wkrótce będzie, z tego co słyszałem, to będzie bodajże od 4 marca. Także tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o tą walkę. No tutaj są ciekawe rzeczy tak, bo wcześniej nie było czegoś takiego jak walka kobiet, tak teraz będzie walka właśnie kobiet. E, czyli e, tutaj e, właśnie Monika Godleska esmeralda kontra Marta Rinkiewicz. Wydaje mi się, że to będzie bardzo ciekawa walka, ponieważ one mają dużą krytykę hejterów e, i dużo ludzi krytykują i one będą mogły się w końcu wyżyć, tak, pokazać e, te swoje emocje. To może być naprawdę walka, walka tej gali, walka po prostu kluczowa to wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie dzięki za słuchanie, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij jakże w dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik napiszcie też w komentarzach jakie są wasze typy, jeśli chodzi o tą właśnie walkę kto zwycięży, kto przegra, czy rzeczywiście i samą zwycięży tą walkę pozdrawiam, trzymajcie się, zostawcie suba